kochani, to ma być najważniejszy dla Was filmik. Nakręcam go po raz kolejny, aby do kilku z Was dotarło, że ideał to jest coś zupełnie innego niż to, co sobie wyobrażamy. My sobie wyobrażamy, my faceci, to sobie wyobrażamy, że idealna kobieta to ma idealne kształty, że idealna kobieta to ma idealny uśmiech, że idealna kobieta to ma nie tylko idealną figurę, ale pod każdym względem jest genialna, cudownie gotuje, cudownie sprząta. Wszystko robi cudownie, a na dodatek jest piękna. Jest tak piękna, ma ten aparat oddechowy tak rozwinięty, że aż dech zapiera w piersi. Natomiast, kochani, chcę Wam powiedzieć, że to wcale nieprawda. Kobieta, chociażby była nie wiem jak idealna, to nie jest ideałem. Ideałem kobieta może być wtedy, kiedy ona jest najlepsza dla mnie. Czyli jeżeli ta kobieta się zachwyca mną, jeżeli ta kobieta nie tylko chce być ze mną, ale chce być mi również wierna. I dlatego, drodzy panowie, najważniejsza informacja dla Was. Idealna kobieta to nie jest najpiękniejsza kobieta. Idealna kobieta dla Ciebie, drogi mężczyzno, to jest ta, która powoduje, że Ty się rozwijasz. Idealna kobieta to jest taka, która powoduje, że Ty się stajesz coraz nie tylko lepszy, ale coraz bardziej interesujący. I wcale to nie znaczy, że idealna kobieta to jest ta, która daje Tobie radość. Idealna kobieta to jest ta, która się cieszy z tego, że jest z Tobą. I to sobie zapamiętaj z okazji walentynek. Pozdrawiam Cię serdecznie, mężczyzno.